Dzień dobry, witam wszystkich z tej strony Maciej Mikurda, Fundacja Panteon. Dzisiaj gościmy w Warszawie. Jesteśmy gośćmi Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a będziemy rozmawiać dzisiaj z panem doktorem habilitowanym Tomaszem Wiśniewskim, pracownikiem naukowym Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, filozofem, ekspertem, który bada takie zagadnienia jak na przykład marksizm oraz najnowsze nurty filozoficzne, czyli nurty filozoficzne, no powiedzmy, bardziej XX wieku. Dzień dobry państwu. No ten ekspert to zabrzmiało piekielnie, poważnie. Być może po jakimś czasie przekonacie się państwo i nasi słuchacze, że z tymi ekspertami to bywa różnie, ale tak, zajmuję się, powiedzmy, myślą społeczną, współczesną, ale też troszkę już taką bardziej historyczną, bo to jednak trochę czasu minęło od publikacji pierwszych tekstów Karola Marksa, inspirowanych właśnie między innymi Marksem, Hegelem. Ze słówkiem marksizm mam problem i to im się głębiej tym zajmuję, tym bardziej nie wiem, co to jest marksizm, więc przyznaję, że ostatnio staram się akurat tego słowa nie używać, bo nie bardzo wiem, co ono znaczy. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o, jak to się ładnie mówi, pole badań naukowych, to przedstawił to pan, panie Macieju, bardzo, bardzo porządnie. Pozostaje mi jeszcze pozdrowić wszystkie osoby, które nas wspierają za pośrednictwem serwisu Patronite. Bardzo wam za to wsparcie dziękujemy. No to ono właśnie umożliwia nam między innymi docieranie do specjalistów, ekspertów z całej Polski. No i między innymi dzięki wam właśnie tutaj jesteśmy. Także wielkie dzięki. Osoby, które jeszcze się wahają, zachęcamy do tego, żeby nas na Patronite wesprzeć. No a wszystkich zachęcamy do tego, żeby zostawić po sobie komentarz, żeby polubić tę rozmowę, polajkować, jak to się mówi, oraz oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, a tutaj dotarł, to warto kanał zasubskrybować. A my będziemy rozmawiać dzisiaj z panem doktorem na temat tak zwanej szkoły frankfurckiej. Więc pierwsze pytanie, które chciałbym do pana skierować. Gdzie i kiedy powstaje szkoła frankfurcka? No we Frankfurcie oczywiście. Wszyscy filozofowie, może nie wszyscy, ale duża część filozofów, jak o cokolwiek ich zapytamy, to zaczyna od starożytnej Grecji. Otóż ja nie zacznę od starożytnej Grecji. Zacznę od I wojny światowej. Zacznę od I wojny światowej dlaczego? Dlatego, że I wojna światowa to jest ogromny szok dla kultury europejskiej, dla pewnych nadziei, dla pewnych oczekiwań, dla generalnego optymizmu, który był charakterystyczny, powiedzmy, przez ostatnie 2-3 dekady wieku XIX. Gazy bojowe, karabin maszynowy, samolot, który był tak wspaniałym wynalazkiem i który nagle okazał się narzędziem do zrzucania pierwszych bomb, to był ogromny szok kulturowy i to był ogromny szok intelektualny. Dotychczasowe, tradycyjne prądy myślenia, przy czym tradycyjne nie w sensie konserwatywne, ale w ogóle wszelkie, które istniały w danym momencie przed I wojną światową w Europie, nie bardzo sobie umiały z tym poradzić. Oczywiście to coś już było na rzeczy wcześniej, prawda? Pierwsze próby takiej ekstremalnej awangardy, czy futurystycznej, czy dadaistycznej pokazywały, że coś z tą kulturą jest nie tak, że trzeba szukać, jak to się ładnie dzisiaj mówi, nowych paradygmatów. No i mamy tę pierwszą wojnę światową i mamy pewne reakcje, również społeczno-polityczne, na pierwszą wojnę światową. No niewątpliwie przede wszystkim rewolucja październikowa, która sprawia niezwykle ciekawą sytuację, jeśli chodzi o środowiska intelektualne związane właśnie, powiedzmy, z tą tradycją emancypacyjno-marksowską. Na czym ta ciekawostka polega? Otóż polega ona na tym, że z jednej strony właśnie pierwsza wojna światowa to jest całkowita, ostateczna kompromitacja tego nurtu intelektualnego, który można by powiązać z drugą międzynarodówką. To nigdy nie było środowisko szczególnie intelektualnie błyskotliwe, ale taka kapitulacja intelektualno-polityczna szeroko rozumianych partii socjaldemokratycznych w Europie, to włączenie się większości aktywistów tych partii w różne dyskursy, znowu użyję modnego słówka, nacjonalistyczne, spowodowało, że ta tradycyjna
forma czytania, tradycyjna forma czytania tekstów Marksa okazała się po prostu bardzo mało ciekawa intelektualnie i mocno kontrowersyjna politycznie. No a po drugiej stronie mieliśmy tak zwaną lewicę cimerwalską, mieliśmy Lenina, mieliśmy Różę Luksemburg. No i w efekcie mamy, powiedzmy w latach 18, 19, 20, konstytuującą się państwowość radziecką. I ta państwowość radziecka, jakkolwiek początkowo niezwykle atrakcyjna intelektualnie, próbująca włączać w swój obszar zainteresowań rozliczne właśnie awangardy, różne formy bardzo radykalnej kontestacji status quo społecznego, politycznego, kulturowego i też filozoficznego, bardzo szybko, na skutek oczywistych procesów politycznych, staje się niezwykle kostyczna. I teraz znajdujemy się w Niemczech na początku lat 20. W Niemczech, które, no i tu można dyskutować, czy o mały włos, czy jednak trochę mniej, bardziej niż o mały włos, otarły się o swego rodzaju rewolucję komunistyczną, czy rewolucję robotniczą, czy proletariacką, czy jak ją tam nazwiemy. Niemniej ta rewolucja upada i mamy w tych Niemczech jednocześnie bardzo silną, bardzo młodą, prężną formację akademicko-intelektualną, która myśli mniej więcej, co następuje. Zawartość intelektualna tradycji heglowsko-marksowskiej jest olbrzymia i inspirująca. To, co zrobiła druga międzynarodówka, to jest coś, z czym już w ogóle nie warto rozmawiać, bo nie bardzo jest o czym. Z kolei w Moskwie pojawia się tendencja do dogmatyzowania tej niby rewolucyjnej formuły czytania Marksa. Ani jedna, ani druga wersja nie odpowiada tym młodym, zazwyczaj doskonale wykształconym intelektualistom, którzy próbują znaleźć dla siebie jakąś niszę. I na początku lat 20. w tych środowiskach właśnie pojawia się pomysł, aby ustanowić na terenie Niemiec jakąś instytucję o charakterze jednocześnie naukowym, badawczym, ale z drugiej strony do pewnego stopnia kontestującym status quo, jakąś instytucję, jakiś byt intelektualno-akademicki, który ogniskowałby wokół siebie tego typu ludzi i tego typu przemyślenia. I już w 22 roku pojawia się pomysł, aby powołać coś, co miało się początkowo nazywać bardzo prosto i bardzo jednoznacznie – Instytut Marksizmu. Ten Instytut Marksizmu miał powstać przy Uniwersytecie we Frankfurcie i od razu, jak tylko się ten pomysł pojawił, pojawiły się problemy dotyczące właśnie, czy aby przypadkiem tak otwartej nazwy należy używać, czy to przypadkiem jednak nie z jednej strony odstraszy części środowiska intelektualnego, a z drugiej, czy przypadkiem taka nazwa nie sprawi, iż będziemy mieli do czynienia z jakąś instytucją zbyt jednoznacznie łączoną z procesami, które wówczas zachodziły na wschodzie Europy. Uznano więc, że znacznie lepszą, bardziej neutralną, ale jednocześnie również chyba bardziej odpowiadającą intencjom inicjatorów całego tego zamieszania nazwą będzie Instytut Badań Społecznych. Dość są skomplikowane dzieje samego początku tej formacji, dlatego że, jak powiadam, w 22 roku pojawiają się pierwsze idee. Na pierwszego dyrektora jest proponowany taki filozof, intelektualista Kurt Albert Gerlach, ale on już akurat w październiku 22 roku umiera. I szukając ewentualnego kolejnego kandydata na tego typu
stanowisko, bo to była instytucja, która musiała być w ramach uniwersytetu, a więc musiał to być porządny profesor ze wszystkimi tego niemieckimi konsekwencjami, a wiemy, że wymagania pod tym względem niemieckich uniwersytetów i niemieckich ministerstw zawsze były bardzo wysokie. Wybór pada na Karla Greenberga, człowieka, który przede wszystkim jest historykiem, jest też trochę socjologiem, ale jest przede wszystkim historykiem, historykiem ruchu robotniczego, historykiem myśli socjalistycznej, nazwijmy to w ten sposób. I on rzeczywiście tym pierwszym dyrektorem zostaje. Jest to luty 1923 roku. Latem tego samego roku odbywa się niezwykle frapująca, no powiedzmy, konferencja naukowa, która, to po polsku moglibyśmy to powiedzieć, że to jest pierwszy marksistowski tydzień robotniczy. Nazwa, domyślam się, że niektórym może się kojarzyć średnio, ale jest to miejsce, do którego przyjeżdżają, to akurat było Wilmenau w Turyngii, absolutne tuzy ówczesnej myśli lewicowej. Sama konferencja miała dotyczyć przede wszystkim nieopublikowanego wówczas jeszcze tekstu Karla Korsza, no jednego z absolutnie najwybitniejszych marksistów XX wieku, Karla Korsza, zatytułowanego Marksizm i filozofia. No ale kogoż my tam mamy jako uczestników zwykłych? Na przykład Georga Lukacza, na przykład Friedricha Pollocka, późniejszego właśnie bardzo istotnego uczestnika, członka badań frankfurckich. Mamy Karla Augusta Wittfogla. No i żeby było ciekawiej, niektórzy nasi słuchacze myślę, że zareagują na to nazwisko podniesioną brwią, niejakiego Richarda Sorge. Tak, tak, proszę Państwa, to ten sam Richard Sorge, który potem będzie agentem radzieckiego wywiadu w Japonii, to ten sam Richard Sorge, który poinformuje Stalina w 1941 roku, że Japonia nie zamierza przystępować do wojny i w związku z czym Stalin może sobie pozwolić na przesunięcie dywizji ze wschodu na front niemiecki. To spotkanie jest niezwykle, niezwykle ożywcze intelektualnie. Tam się faktycznie spotyka, no można powiedzieć, taka śmietanka intelektualna tego takiego niezależnego myślenia lewicowego inspirowanego Marksem, nazwijmy to w ten sposób. Ta niezależność to jest coś, co będzie oczkiem w głowie Instytutu przez cały okres jego istnienia. Oni zresztą za to zapłacą parokrotnie dość poważną cenę. Niemniej faktycznie mamy tam do czynienia z bardzo szerokim spektrum interpretacji. Mimo prób zawłaszczania tej atmosfery intelektualnej przez, jak to się ładnie mówi, określone siły i ośrodki, te zabiegi nigdy się nie udały. I w latach 20. XX wieku ten Instytut Badań zostaje powołany pod kierownictwem Greenberga. Greenberga, który na przełomie, i tutaj niestety ja wielokrotnie sprawdzałem źródła, niektórzy mówią początek 28 roku, niektórzy mówią koniec 27, w każdym razie przeżywa udar, to wiemy o tym i powoli siłą rzeczy przestaje być taką osobą, która, jakby to dzisiaj młodzież powiedziała, ogarnia całe to zamieszanie. W rezultacie w 29 roku rezygnuje z bycia dyrektorem owego instytutu i wówczas na jego miejsce zostaje wybrany oficjalnie, o ile pamiętam, w 31 chyba, Max Horkheimer. Max Horkheimer, czyli już no, największe, jeśli nie jedno, powiedzmy, jedno z największych nazwisk właśnie Instytutu Badań Społecznych. Zwróćmy uwagę, że to już jest 31 rok. Jest to już 31 rok i Horkheimer nadaje faktycznie Instytutowi nową barwę. To jest barwa krytyczna. To jest właśnie idea tak zwanej teorii krytycznej, która ma, i to jest zawarte w jego bardzo ważnym tekście, wręcz takim manifestie programowym, ma być czymś dokładnie innym niż tak zwana teoria tradycyjna. Wokół Horkheimera gromadzą się coraz ciekawsze nazwiska.
No i te właśnie nazwiska później staną się emblematami szkoły frankfurckiej, między innymi Adorno, Theodor Adorno, między innymi Herbert Marcuse, między innymi Erich Fromm, no czyli te absolutnie największe nazwiska, które słusznie oczywiście wiążemy z Instytutem Badań Frankfurckich. Po przejęciu niejako władzy przez Horkheimera w Instytucie zaczyna być wydawany nowe czasopismo zaczyna być wydawane przez właśnie ów Instytut. To są te słynne zeszyty badań społecznych. Tych numerów nie wyszło znowu aż tak dużo, bo wyszło ich wszystkiego razem 9. I dzisiaj możemy je spokojnie sobie znaleźć w jednym miejscu, bo została potem dokonana reedycja. No ale zwracam uwagę, to jest rok 31, 32, w zasadzie jest pomysł na wydanie pierwszego numeru. I znowu oficjalnie pierwszy numer tego słynnego Zeitschrift für Sozialforschung jest jeszcze wydany w Niemczech, ale na dobrą sprawę już w zasadzie pojawia się on we Francji, bowiem na początku 33 roku, styczeń, luty, marzec, większość współpracowników Instytutu Badań no, wie co się dzieje. Przypominam, że większość, lwia część tego Instytutu to są naukowcy, intelektualiści pochodzenia żydowskiego. No i oni nie mają złudzeń, co się za chwilę będzie działo, w związku z czym w zasadzie do połowy 33 roku większość z nich, znaczy wszyscy w zasadzie, wyemigrują głównie na początku do Szwajcarii, do Genewy, ale sam Zeitschrift będzie wydawany pod egidą wydawnictwa Flix-Alcon w Paryżu. I kolejne numery od 2 do 7 są sygnowane jako wydawane w Paryżu. Ostatnie 2 numery z lat 39-42 to już jest Nowy Jork, no bo znamy historię Europy. Trzeba było również się z Europy Zachodniej zabierać po jakimś czasie i środowisko szkoły frankfurckiej wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. No i tam zaczął się już ten kolejny etap działania tych myślicieli, tych intelektualistów, tych filozofów. No ale mieliśmy mówić o początkach, więc już nie będziemy opowiadać teraz o całej historii, bo zanudzimy słuchaczy. Tu rozpoczynając naszą rozmowę, pominąłem jedną istotną, kluczową wręcz rzecz, że tę rozmowę prowadzimy we 3 i jest jeszcze ze mną tutaj Ryszard Szymański. Dzień dobry. Ryszardzie, ty rwałeś się do zadawania pytań, więc śmiało. Ja chciałem dopytać o jedną rzecz, ponieważ zostały wymienione tutaj osoby będące dyrektorami tego instytutu oraz takie nazwiska najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli szkoły frankfurckiej, ale chcielibyśmy jeszcze dopytać o pozostałych członków tej szkoły oraz może jeszcze o tradycje filozoficzne, z których wyrośli, oprócz marksizmu, jeśli takie były. Wymienianie nazwisk, większej ilości nazwisk niż te, które przed chwilką podałem, trochę nie ma sensu o tyle, o ile rzeczywistych pracowników będących, mówiąc tak otwartym tekstem, na etacie w tym instytucie nie było wielu więcej. Ja wymieniłem z tych absolutnie nie pierwszoplanowych Witwogla i Poloka. Jeżeli chodzi o pozostałych ludzi, których w różnych momentach wiązaliśmy czy wiążemy z tradycją szkoły frankfurckiej, nazwiska mogą być zaskakujące, bo na przykład bardzo dobry tekst swego czasu w Zeitschrifcie napisał nie kto inny jak Raymond Aron. No ale trudno traktować Arona jako lewicowego, marksizującego intelektualisty, no bo to była po prostu nierzetelność. Mamy tam całą plejadę nazwisk. Leo Leventhala, może o nim warto powiedzieć o tyle, że on żył najdłużej, bo on zmarł w roku 1993 i faktycznie uchodził za taką ostatnią wielką postać Instytutu Badań Frankfurckich. Jeśli zaś chodzi o inspiracje intelektualne, no nie wymieniłem jeszcze Marcusego, no ale i tak do niego przejdziemy za jakiś czas, prędzej czy później. Jeśli chodzi o inspiracje intelektualne,
to tutaj rzecz jest o tyle ciekawa, że to w większości byli myśliciele wychowani na przedwojennych niemieckich uniwersytetach, na których, umówmy się, marksizm nie był dominującą formą ujmowania rzeczywistości. Stąd, kiedy czytamy różne opracowania dotyczące Frankfurtu, natrafiamy na właśnie dość zaskakujące nazwiska, na przykład Hansa Corneliusa, takiego neokantysty, skądinąd wielbionego przez naszego Witkacego. Witkacy nawet zaprosił kiedyś Corneliusa do Polski na jakieś tam spotkania, seminaria i tak dalej. Ale poza neokantyzmem, który odgrywa pewną rolę w kształtowaniu pewnego klimatu intelektualnego tamtejszych Niemiec, tamtego okresu po prostu, mamy również właśnie wspomnianego Marcusego, który na początku swojej kariery intelektualnej znajdował się pod skrzydłami, i to znowu pewnie dla niektórych może być zaskoczeniem, nikogo innego jak Martina Heideggera. Zerwanie Marcusego z Heideggerem, które zresztą potem będzie miało swoistą kodę po zakończeniu II wojny światowej, no było dość dramatyczne. Marcuse po prostu przestał współpracować z Heideggerem z przyczyn zupełnie oczywistych, przynajmniej dla mnie. Natomiast te heideggerowskie wątki we wczesnej twórczości Marcusego są bardzo mocno obecne. W związku z tym byli to ludzie, którzy generalnie wyrastali z klimatu intelektualnego ówczesnych Niemiec, a ten ówczesny klimat intelektualny Niemiec to właśnie poza neokantyzmem, to jest oczywiście fenomenologia. Natomiast oni wszyscy charakteryzują się tym, że ich ewolucja intelektualna idzie w kierunku rewizji, ale też bardzo uważnej lektury Marksa, która to lektura ich zdaniem nie jest odpowiednio prowadzona przez ówczesne inne ośrodki, czy to w Moskwie, czy to właśnie powiązane z jakimiś oficjalnymi instytucjami związanymi z tamtejszą socjaldemokracją. Także zdecydowanie marksizm jest tam dominujący. Nie bez kozery wspomniałem na początku o tym, że to się miało na początku nazywać po prostu Instytut Marksizmu. Z kolei chciałbym dopytać o dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, skąd u intelektualistów tej miary zainteresowanie Marksem. No bo po pierwsze, dzisiaj współcześnie zwraca się uwagę, że pisma Marksa są mało naukowe, więc w jaki sposób, co się stało takiego, że ówcześni intelektualiści uznali Marksa za no nie tylko takiego swobodnego myśliciela, ale za kogoś, kto ma jakiś filozoficzny aparat warty, stworzył jakiś filozoficzny aparat warty badania. Po drugie, no jest to też czas przecież już kilka lat po rewolucji bolszewickiej, czy jakoś ci intelektualiści odnosili przedmiot swoich badań do tego, w jaki sposób marksizm jest realizowany w Związku Radzieckim. No i po trzecie, to jakby odrębne pytanie, ale od razu może je zadam. Czymżeż była ta teoria krytyczna? To po kolei, no bardzo... Może nie bardzo często, znaczy w Polsce to rzeczywiście częściej spotykam się z tymi tezami o nienaukowości Marksa. To są oczywiście tezy, no powiedzmy otwarcie, idiotyczne, dlatego że wszystko zależy od formuły naukowości, jaką przyjmiemy. Ja się zgadzam. Z perspektywy tego, co dzisiaj powiedzmy dominujące kręgi związane z filozofią nauki uznają za naukę, teksty Marksa mogą rozczarowywać. Ale potencjał intelektualny i przede wszystkim właśnie filozoficzny Marksa no jest niepodważalny w zasadzie, nie jest podważalny gdziekolwiek. Inspiracje intelektualne Marksem miały miejsce zawsze, mają miejsce nadal i tak prawdopodobnie jeszcze zostanie, przynajmniej tak długo, jak będziemy mieli do czynienia z kapitalizmem. Ten zwrot, czy też to spoglądanie z nadzieją w kierunku pism Marksa, no brał się z tego, że pierwsza wojna światowa była chodzącym dowodem na to, że coś z tym kapitalizmem jest fundamentalnie nie tak. I że powrót, nawet nie powrót, ale że po prostu porządne czytanie tego Marksa może przynieść pewne rozwiązania, które
w zastanej sytuacji społeczno-ekonomicznej, politycznej, mogą się okazać inspiracją dla pewnej nowej, wyzwalającej praktyki społecznej. Więc to po pierwsze. Oczywiście tutaj cały czas mamy do czynienia z tym naciskiem na naukowość owych badań, ale to jest naukowość bardzo specyficznie rozumiana i do tego przejdziemy, jak będę próbował wyjaśnić pojęcie teorii krytycznej. Ale jeszcze na razie zwrócę się do pytania o Związek Radziecki i o stosunek Frankfurtu do Związku Radzieckiego. To jest stosunek, powiedziałbym, bardzo skomplikowany. Myślę, że tutaj będę zgodny z takimi absolutnie klasycznymi historykami filozofii, którzy badali bardzo dogłębnie tradycję szkoły frankfurckiej. Nadzieja na pewną emancypacyjność Rosji Radzieckiej, a potem Związku Radzieckiego, ostatecznie wywietrzeje z głów współpracowników Instytutu Badań Społecznych gdzieś w okolicach czystek z lat późnych 30. Oni wtedy faktycznie dojdą do wniosku, że tutaj już nie ma na co liczyć. Aczkolwiek powiedziałbym, że dość lojalnie się będą wobec tego Związku Radzieckiego zachowywać, bo jeżeli się pojawia krytyka państwowości radzieckiej, praktyki radzieckiej, to jest ona bądź między wierszami, bądź jest możliwa do odczytania jako bardzo otwarta polemika czy krytyka, ale tylko dla ludzi, którzy naprawdę doskonale znają realia radzieckie i wiedzą na przykład, co to znaczy, kiedy ktoś krytykuje takie wojskowe zarządzanie przemysłem, prawda? Albo kiedy ktoś mówi o tym, że maksymalizacja produktywności czy wymuszanie maksymalizacji produktywności to jest coś jak najdalszego, zresztą całkowicie się zgadzam z tą tezą, od wszelkich pomysłów Marksa. Później niektórzy współpracownicy, członkowie Instytutu będą z tym już późniejszym Związkiem Radzieckim mieli jeszcze większy problem, dlatego że no, pamiętajmy, że wybucha II wojna światowa i ten Związek Radziecki, jakkolwiek byśmy go nie oceniali i nie spoglądali na niego, no nagle staje się elementem układu koalicyjnego, który jest układem antyfaszystowskim. Przypominam jeszcze raz, że w większości przypadków mamy do czynienia z naukowcami narodowości żydowskiej. Ten antyfaszyzm czy antyhitleryzm, nawet Stalina, jest dla nich pewnego rodzaju rozstrzygającą kwestią. Przypominam, że to nie jest tylko kwestia szkoły frankfurckiej, jak sobie zajrzymy do tekstów niezwiązanych z Frankfurtem myślicieli, no choćby do takiego Merleau-Ponty'ego, to ten Merleau-Ponty potrafi w latach 40. wczesnych bronić nawet procesów moskiewskich. W związku z czym to nie jest żadna dezynwoltura, to nie jest nic szczególnie oryginalnego, to po prostu jest specyficzne postrzeganie roli Związku Radzieckiego w ówczesnej historii przy pełnym rozczarowaniu, jeśli chodzi o emancypacyjną funkcję tego, powiedzmy, radzieckiego projektu. A teraz, co to jest teoria krytyczna? Znowu, spróbuję na to pytanie odpowiedzieć, ograniczając się do czegoś, co bym określił mianem pierwszej teorii krytycznej, czy po prostu teorii krytycznej wypracowanej w ramach Instytutu Badań Społecznych, bo dzisiaj to jest pojęcie, którym obracają wszyscy na wszelkie możliwe strony i powolutku w moim mniemaniu to znowu to jest pojęcie, które traci jakiekolwiek konkretne znaczenie w rozumieniu przede wszystkim Horkheimera, bo to on jest autorem takiego porządnego, programowego artykułu z 1937 roku Teoria tradycyjna, teoria krytyczna. W skrócie chodzi o to. Tradycyjna teoria zakłada istnienie faktów. Otóż od Hegla wiemy, że to jest nieprawda. Fakty nie istnieją, bowiem rzeczywistość jest procesualna.
pewne metody przyjmowane przez naukę współczesną Horkheimerowi, próbują zatrzymać rzeczywistość w kadrze. Otóż sam akt zatrzymywania rzeczywistości w kadrze po to, aby z niej uczynić przedmiot badania, jest już podstawowym błędem naukowym. Rzeczywistość, szczególnie rzeczywistość społeczną, należy analizować jako rzeczywistość w procesie, rzeczywistość procesualną, rzeczywistość, nie bójmy się tego słowa, dialektyczną. Jaka jest rola tej teorii krytycznej? Rolą teorii krytycznej jest z jednej strony ujawnianie fałszu, wszelkich tych formuł, które próbują przedstawić rzeczywistość pod postacią zamrożonego faktu, pod postacią uprzedmiotowioną najzwyczajniej w świecie. To jest jedna strona teorii krytycznej. Druga, analizując realne procesy społeczne, ekonomiczne, przede wszystkim mające miejsce w samej sferze reprodukcji materialnej, ale właśnie, i to jest nowość Frankfurtu, ale również w sferze szeroko rozumianych procesów kulturotwórczych, procesów kulturowych. Otóż ta teoria krytyczna, analizując procesualność tych wszystkich wydarzeń, tych wszystkich płaszczyzn społecznego działania, ma wyprowadzać pewne wnioski, które absolutnie nie mają być wnioskami neutralnymi. Bardzo często frankfurczycy podkreślają, że postulat tak zwanej neutralności naukowej jest po prostu reakcyjny i jest siłą rzeczy konserwatywny. Dlaczego? No dlatego, że prawdziwa rzeczywistość człowieka jest w tym, co jeszcze nie istnieje. To kiedyś Adorno napisze coś takiego, że nieblaknącą barwę ma tylko to, co nie istnieje. No dokładnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta teoria krytyczna za każdym razem, kiedy przystępuje do materii społecznej, transcendowała status quo, przekraczała horyzont rzeczywistości w kierunku możliwych form ludzkiego funkcjonowania. I nawet kiedy oni przeprowadzą, można by powiedzieć, takie bardzo klasyczne badania socjologiczne w zasadzie, które mogłyby się nawet podobać niektórym dzisiejszym, na przykład socjologom, badania dotyczące wpływu modelu rodziny na kształtowanie się postaw autorytarnych w społeczeństwie, nagromadzą mnóstwo materiału, takiego właśnie typowo porządnego, socjologicznego, to ich wnioski będą budowane nie tak, jak to się dzisiaj robi, czyli nie będzie podsumowywania tabelek. Będzie raczej próba przemyślenia wniosków płynących z tych badań, podkreślam, przemyślenia, refleksyjnego stosunku do tego, co ja nazwałem mianem tabelek. Bardzo prosty przykład, wręcz z brzegu. Taką najciekawszą książką, która powstała, może nie tylko najciekawszą, ale najgłośniejszą książką, która powstała na kanwie tych badań, o których teraz rozmawiamy, to była, myślę, że niektórym znana książka Ericha Fromma, Ucieczka od wolności. No, trudno potraktować tę książkę jako porządną socjologię w takim dzisiejszym tego słowa rozumieniu. Nie. Ucieczka od wolności to jest pytanie o człowieka. To jest pytanie o człowieka w połowie XX wieku. To jest pytanie o to, dlaczego uwielbiamy mieć nad głową autorytet, dlaczego z jednej strony owym autorytetem się podporządkowujemy, a z drugiej, wykorzystując własne możliwości, zamieniamy się w takich małych hitlerków, prawda? W swoim miejscu pracy, w domu, na podwórku. I to jest generalnie kierunek, w którym ta teoria krytyczna ma podążać. Powiedzieliśmy tutaj troszeczkę ogólnie, czym jest teoria krytyczna, natomiast mnie interesuje kwestia troszeczkę bardziej szczegółowa. Chciałem dopytać, które aspekty rzeczywistości społecznej poddawane były przez szkołę frankfurcką szczególnej krytyce? Gdzie oni odnajdywali te główne powody, dla których w ich ocenie kondycja społeczeństwa w tamtym czasie nie była najlepsza?
Odpowiedź znowu trzeba troszkę zniuansować. To nie jest tak, jak niektórym się wydaje i jak niektórzy to dzisiaj próbują sugerować, czytając Frankfurtczyków dość wybiórczo, że Frankfurtczycy kompletnie przestali się interesować ekonomią. To jest nieprawdziwe zdanie. Takie badania dotyczące formacji azjatyckiej, na przykład dotyczące przemian w gospodarce, na przykład niemieckiej czasów III Rzeszy, ale też dotyczące tego, co się działo w gospodarce radzieckiej, analizujące również pewne elementy rzeczywistości ekonomicznej Stanów Zjednoczonych. Te rzeczy również były w kręgu zainteresowań Frankfurtczyków. Jednakże to, z czego oni są przede wszystkim znani, co się podkreśla w ich kontekście i podkreśla się słusznie, to położenie bardzo dużego nacisku na te sfery życia społecznego, które w tym takim prymitywnym stalinowskim czy neostalinowskim myśleniu były nazywane sferą nadbudowy. Ja nie znoszę tego pojęcia, ale zaraz będziemy je sobie tutaj wyjaśniali. Chodzi generalnie o sferę reprodukcji kulturowej, która zdaniem Frankfurtczyków, i znowu w moim pojęciu trudno się z nimi nie zgodzić, w miarę rozwoju kapitalizmu uzyskuje znacznie większą autonomię, niż by to się komukolwiek mogło wydawać. To znaczy, że im teza generalna brzmiałaby tak mniej więcej. Im bardziej kapitalizm się rozwija i próbuje stabilizować, to poza sytuacjami wyjątkowymi, gdzie on jest faktycznie zagrożony śmiertelnie i wówczas sięga po Hitlera czy po Mussoliniego, to w takich przestrzeniach jak na przykład Francja czy Stany Zjednoczone rezygnuje z przysłowiowego postawienia policjanta przy każdej fabryce na rzecz kontroli sprawowanej za pośrednictwem narzędzi dominacji kulturowej, religijnej, dominacji w sferze sztuki, w sferze obiegu informacji, w sferze kreowania pewnych postaw życiowych, wręcz, to Marcuse się tym będzie zajmował, ale nie tylko Marcuse, bo Fromm również, wręcz w sferze tego, co się określa dzisiaj mianem tak zwanej ekonomii seksualnej. To znaczy Frankfurtczycy pokazują, że nie trzeba trzymać na rogu każdej ulicy uzbrojonego policjanta, żeby ten cały system represji kapitalistycznej działał doskonale i co więcej, okazuje się, że ten system jest znacznie skuteczniejszy niż taki system bezpośredniej represji, bo on jest po pierwsze prawie niewidzialny, po drugie on ma taką tendencję do miękkiego konformizowania obywateli. To znaczy my już nie czujemy się właśnie zrepresjonowani przez system, tylko wręcz czujemy się przez ten system zaopiekowani. My czujemy się dobrze w naszych nowych domach, z naszymi nowymi samochodami, z naszymi coraz to lepszymi pralkami, lodówkami i bardzo chętnie zaczynamy sami nie tylko akceptować, ale wręcz intonować tę taką uspokajającą narrację rozwiniętego kapitalizmu, który generalnie ma nam do przekazania dwie rzeczy. Jest dobrze, a każdy z was może być szczęśliwy, jeśli tylko po to sięgnie. Otóż ta narracja jest zdaniem dużej części Frankfurtczyków, w zasadzie dominującej, no jest takim nowym narzędziem represji i tego, co potem określi Marcuse mianem jednowymiarowizacji tego społeczeństwa. To znaczy, że my wszyscy zaczynamy na dobrą sprawę myśleć tak samo, mieć te same marzenia, mieć te same aspiracje, mieć te same ambicje, mieć te same, czy dzielić te same wartości, no czego skutkiem jest oczywiście coraz silniejsza i coraz bardziej bezalternatywna dominacja porządku opartego na prawie wartości. To może przyjrzyjmy się po kolei tym czterem
dyskretnym strażnikom kapitalizmu, których pan wymienił, jako pierwsza była religia. Więc jak zdaniem badaczy, myślicieli skupionych wokół szkoły frankfurckiej, religia pełni tę rolę strażnika kapitalizmu? I od razu tak się zapytam, czy jednak ich pewne przekonania nie były błędne, bo jeżeli byśmy sądzili na przykład po społeczeństwie polskim, to im więcej kapitalizmu, tym raczej mniej religii. Po pierwsze przypominam, że to są Niemcy i po drugie przypominam, że to są Żydzi. To są Żydzi oczywiście całkowicie zlaicyzowani. No może poza Benjaminie, który też był zlaicyzowany, ale powiedzmy, że u Benjamina gdzieś tam się pojawiają jakieś wątki związane z mistyką czy mitologią żydowską, powiedzmy sobie w ten sposób. Ale oni przede wszystkim, znaczy ich rzeczywistością jest rzeczywistość niemieckiego protestantyzmu, który ich zdaniem właśnie doszedł do kresu swoich możliwości represyjnych. Otóż protestantyzm w tej klasycznej wersji mógł wyhodować jeszcze na swoim łonie hitleryzm jako pewnego rodzaju półprodukt, ale już dalej tej swojej funkcji pełnić nie może, dlatego że niejako nie odpowiada temu poziomowi przerażenia, który my na dobrą sprawę odczuwamy na co dzień. Protestantyzm jest, można powiedzieć, za mało inwazyjny, żeby nas ukoić. To jest paradoks, ale to nie do końca jest paradoks, bo to ukojenie w tym cierpieniu kapitalistycznym to jest ukojenie, które musi wniknąć bardzo głęboko. Tego ukojenia nam już protestantyzm nie daje. Jeśli chodzi o rozliczenie z tradycją żydowską, to w zasadzie nie ma w tych tekstach najważniejszych jakiegoś szczególnego podkreślenia tej roli represyjnej. Raczej jest coś innego, raczej jest przekonanie, że właśnie być może religia hebrajska ma w sobie tę obietnicę nowego, ma w sobie tę obietnicę czegoś innego i być może w niej tkwi właśnie jakiś wątek emancypacyjny. Natomiast zupełnie inną sprawą jest to, jak wykorzystujemy tę religię właśnie w takim obiegu popkulturowym. Otóż w tym popkulturowym obiegu ta religia doskonale pełni swoje funkcje represyjne. No spójrzmy sobie na neoewangelikanizm dzisiejszy północnoamerykański, prawda? To jest sam matecznik skrajnego konserwatyzmu. I tamta narracja religijna niesie ze sobą konkretne efekty społeczne. I teraz jest wśród tych autorów jeden szczególnie przeze mnie pod tym względem akurat ceniony, mianowicie Erich Fromm, który mówi coś innego. Który mówi, no wracając troszeczkę nawet do Feuerbacha, mówi coś takiego. Niczego złego w tym samym przekazie religijnym, szczególnie takim chrześcijańskim, związanym z najgłębszą duchową treścią Ewangelii, ale też Biblii hebrajskiej. Samo źródło, sam korzeń tego przekazu potrafi być bardzo emancypacyjny. Dlaczego? Dlatego, że niesie ze sobą perspektywę ubóstwienia. Niesie ze sobą perspektywę relacji międzyludzkich opartych na miłości. Fromm mówi tak, nie do końca jest istotne, jaką religię wyznajesz. Ważne, czy naprawdę żyjesz w miłości. Jeżeli tak, to twoja konfesja jest kompletnie nieistotna, bo życie w miłości to jest właśnie ta obietnica przekroczenia samego siebie. To jest ta obietnica przekroczenia ciebie samego w kierunku drugiego człowieka. Pod tym względem religia potrafi być wręcz subwersywna. Natomiast im więcej jest instytucji w tej religii, im więcej jest przepisów, im więcej jest, powiedziałbym, swoistych przekazicieli prawdy jedynej i objawionej, no tym oczywistość tego elementu represyjnego jest jasna. A propos tego kapitalizmu, który prowadzi do laicyzacji, oczywiście, to prawda,
Natomiast no, przypominam, że nasi bohaterowie umierają na przestrzeni lat 60., powiedzmy do roku 80., w 80. umiera Fromm, no poza Lewentalem, o którym mówiłem, który umiera w 93. I to jest bardzo specyficzny moment, w którym faktycznie pewnego rodzaju procesy laicyzacyjne dokonujące się w świadomości społecznej polegają na tym, że akurat traci religia to, co w niej było najfajniejszego, czyli tą głęboką, prawdziwą duchowość, a zostaje przepis i instytucja. A przepis i instytucja to są te pojęcia między innymi, z którymi Frankfurt zawsze będzie się mierzył, bo nie ma przepisów, które by cokolwiek załatwiły raz na zawsze, a instytucja, jak każda instytucja, ma to do siebie, że się konserwatyzuje, że się właśnie uprzedmiotawia, że staje się coraz bardziej kostyczna, no a każde kostnienie instytucji powoduje zamykanie perspektyw wyzwolenia. Dlatego też ta religia zrobiła swoje i o tym opowiadają niektóre teksty właśnie pisane w latach 40. Frankfurczyków, dotyczące tego, jak religia kształtowała rodzinę autorytarną i jak tę rodzinę wzmacniała. I kiedy już to zrobiła, kiedy ta autorytarna rodzina rzeczywiście się wzmocniła, to wówczas już ten pierwiastek religijny mógł sobie, że tak powiem, pójść na bok, bo ta autorytarna rodzina była gotowa do przyjęcia autorytetu zwierzchniego, najwyższego, jedynego, który już właśnie nie miał tej subtelności, jaką miał na przykład, powiedzmy, mądry pastor, prawda? Mądry pastor pochyli się nad kimś, z kimś porozmawia i go zrozumie. Gauleiter jakiegoś Cimia Dolnego w środkowych Niemczech już nie ma tej duchowej siły, którą miał dotychczas właśnie ów pastor, a autorytarna rodzina dalej potrzebuje autorytetu i teraz dostaje go właśnie w postaci Gauleitera, jakiegoś właśnie niemieckiego Cimia. No następne wymienił Pan sztukę. No to o tyle ciekawe, że rzeczywiście sztuka się wydaje być takim najbardziej rewolucyjnym i rozsadzającym zastane struktury społeczne przedmiotem aktywności ludzkiej. Tak, tylko w nim też była, w tej sztuce też była pułapka. I tym się z kolei przede wszystkim zajmował oczywiście Adorno, który no był muzykologiem też na dobrą sprawę z drugiego zawodu. Był kompozytorem zresztą też bardzo całkiem, moim zdaniem, dobrej muzyki. Był synem śpiewaczki operowej. I Adorno pokazywał, że muzyka ma w sobie, może mieć w sobie olbrzymią moc emancypacyjną pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że nigdy nie zaoferuje nam narracji uspokajającej. Stąd jego zachwyt dodekafonią, stąd jego bardzo dogłębne opisy wręcz tego, jak wyglądają partytury Schoenberga, prawda? I stąd z drugiej strony jego niechęć granicząca wręcz z nienawiścią, na przykład wobec jazzu, czy wobec przede wszystkim tak zwanej muzyki popularnej, gdzie Adorno mówi tak, co robi muzyka popularna? Muzyka popularna ładuje nam w głowy coraz głośniej najbardziej proste, oczywiste motywy i kompletnie oducza nas refleksji. Muzyka popularna to opowieść o tym, że wszystko jest, i tu dosłownie można by sobie na parę wulgaryzmów pozwolić, dobrze albo bardzo dobrze, prawda? I to Adornowi się zdarzają wręcz momenty, kiedy mówi, że to jest w ogóle faszyzm, że to jest właśnie takie kompletne, znaczy to jest takie konformizowanie nas w dowolnej sytuacji. Świat jest naokoło okropny, ludzie cierpią, rzeczywistość kompletnie nie odpowiada własnej opowieści na swój własny temat, a my sobie siedzimy i słuchamy popu albo jakiejś takiej synkopowanej muzyki, która jest właśnie kompletnie bezrefleksyjna i zupełnie nie pozwala nam na pójście dalej, na spojrzenie poza rzeczywistość, wobec której się powinniśmy stosunkować. Muzyka powinna właśnie nas wybijać z rytmu,
powinna nam wręcz rzucać kłody pod nogi, żeby nam się nie wydawało, że cokolwiek jest ok, a muzyka popularna robi dokładnie coś odwrotnego. Głaszcze nas po główce albo właśnie nam lekko, rytmicznie, miękkimi pałeczkami perkusyjnymi wbija do głowy, że wszystko jest spokojnie, ponieważ wszystko jest ok. Więc muzyka zdaniem Adorna jest, może być jedną z takich ostatnich barykad radykalnej emancypacji, ale pod warunkiem, że to jest właśnie muzyka mądra, muzyka refleksyjna, muzyka, która stawia pytanie o właśnie o rzeczywistość i która stawia pytanie o uzasadnienie tej rzeczywistości. Ja akurat bardzo żałuję jako wielbiciel muzyki rockowej, że Adorno zmarł, kiedy zmarł, bo on zmarł w roku 69, bo chętnie bym porozmawiał z nim o dobrej muzyce rockowej z lat 70. Czy ona jego zdaniem się łapała w te eksperymentalne, powiedziałbym, właśnie takie unowocześniające, otwierające nowe perspektywy ruchu, czy też nie. No ale zmarł w 69, więc nie ma o czym mówić. No jak sobie posłuchamy popu, szczególnie niemieckiego albo szwajcarskiego z lat 60., to doskonale wiemy, o czym Adorno mówi. Dystrybucja informacji. Zastanawiam się, czy chodzi tutaj o tak zwane powszechnie to, co uważamy za media, czyli to, że po prostu władza kapitalistyczna monopolizuje przekaz, który trafia do społeczeństwa. A co więcej, robi to 100 razy inteligentniej niż na przykład ówczesna władza medialna w krajach radzieckich, prawda? Bo w krajach radzieckich mamy prosto. Mamy jednego centralnego dystrybutora informacji i ten jeden komunikat jest powielany w wielu przewrotach w każdym dowolnym medium, od czasopisma filozoficznego po gazetę typu Wieczerna Moskwa, prawda? Natomiast kapitalizm robi coś zupełnie odwrotnego. Możecie pisać, co chcecie. Pod jednym warunkiem. No, żeby to się sprzedawało. To się oczywiście nie będzie sprzedawało z zyskiem dopóki nie dostaniecie odpowiedniej ilości materiałów reklamowych. A materiały reklamowe dostaniecie wtedy, no, kiedy nie będziecie kwestionować tego, o czym jest materiał reklamowy, prawda? A materiał reklamowy jest o nabywaniu. W związku z tym to jest taki podstawowy, to jest ten ekonomiczny poziom ujednolicania komunikatu medialnego, ale oczywiście to sięga głębiej, bo my na przykład chcemy, jak to się ładnie mówi, jako powiedzmy dziennikarze, dotrzeć do maksymalnie dużego kręgu odbiorców. Co to znaczy? To znaczy, że musimy język dostosować do tego maksymalnie szerokiego kręgu odbiorców. No a problem polega na tym, że gdzieś tam daleko w tych kręgach odbiorców to już musimy mówić tak topornym językiem, że wszelkie subtelności, a wyzwolenie jest subtelnością, zanikają. Wszystkie tak zwana żółta prasa, prawda? Czyli ta prasa taka, powiedziałbym, właśnie już podstandardowa. Te wszystkie skróty, te zalecenia redaktorów, że zdanie nie może składać się z więcej niż 6-8 słów, prawda, i tak dalej, to wszystko powoduje, że bardziej refleksyjnych treści w tych mediach przekazać się najzwyczajniej w świecie nie da. I to jest ten poważniejszy problem, który mamy, bo Adorno, który akurat słynął z tego, że pisał bardzo skomplikowane teksty, został kiedyś zapytany, dlaczego on takie skomplikowane rzeczy pisze. On mówi, no, między innymi dlatego, żeby ludziom nie wydawało się, że sprawy są proste. Bo sprawy nie są proste. Bo kapitalizm na poziomie takich podstawowych pojęć doprowadził nas wszystkich do pewnego właśnie takiej z kolei markuzańskiej jednowymiarowości. No, wojna to pokój, prawa człowieka to bombardowanie szpitali i my to kupujemy bez żadnego problemu, dlatego że te zbitki pojęciowe już w naszych głowach się pojawiły i trzeba sporej pracy, aby te zbitki pojęciowe naruszyć, aby pokazać, że tam wewnątrz tkwią realne sprzeczności. To nie sprzeczności znaczeniowe, bo to nie jest analiza języka, tylko sprzeczności dotyczące samej rzeczywistości. I dlatego te media mają ten charakter. Poza tym media, mówią Frankfurtczycy, bo nie tylko Adorno, ale też Horkheimer. Media nie tylko są
swoistym nośnikiem materiałów reklamowych, ale niejako zamienia się tutaj, znaczy następuje zamiana miejsc. To już nie media reklamują produkty, ale to produkty reklamują media. Zwykły dyskurs, na przykład opery mydlanej, jest tak naprawdę jednym wielkim przekazem reklamowym. I tu nie chodzi o ukryte lokowanie produktów i tak dalej, nie. Chodzi na przykład o pewien model życia, który się proponuje. Bez względu na to, czy weźmiemy sobie takie produkcje z południowej Ameryki, czy z Polski, czy z dowolnego innego kraju, to widzimy, jak tam jest. Znaczy dokładnie widz dostaje informację, w jakich ramach jego sposób funkcjonowania w życiu jest akceptowalny, a jakie są już zdecydowanie poza tą granicą akceptowalności. Zawsze elementem tego jest taka walka o byt, ale walka o byt na poziomie właśnie pewnego rodzaju takiego poprawiania sobie nastroju, czy też tego dobrobytu poprzez rzeczy, poprzez nabywanie rzeczy. Dlatego też, że zresztą nie tylko oni, ale pod ich wpływem wielu analityków reklam na przykład mówi, że na dobrą sprawę, jak ja robię reklamę samochodu marki X, to ja nie tylko reklamuję ten samochód. Ja reklamuję sposób życia z samochodem. W związku z czym wszystkie inne firmy produkujące samochody, nawet rzekomo konkurencyjne, też na tej mojej reklamie wychodzą dobrze, bo jest reklamowany pewien sposób życia. I tak można powiedzieć o każdym innym produkcie. W związku z tym problem z mediami to jest właśnie problem tego typu, że one uczą nas, jakiego typu rozmowa, jakiego typu pojęciowość jest akceptowalna, ale nie stoją za nami z pałką i nas walą w łeb za każdym razem, kiedy my przekroczymy tę granicę, tylko bardzo subtelnie tresują nas w nazywaniu różnych rzeczy pewnymi sformułowaniami, no, które mają chwilami właśnie taki orwellowski charakter, którym po prostu nazywają pewnego rodzaju nierzeczywistość rzeczywistością bądź odwrotnie. I to jest ta, i to jest ten język jednowymiarowy, o którym będzie pisał Marcuse na przykład, że bardzo ciężko jest wygenerować dzisiaj w takim dyskursie niefilozoficznym jakieś stanowisko naprawdę rewolucyjne, bo subtelność narzędzi językowych prowadzi do tego, że na przykład, proszę bardzo, taki, to jest akurat przykład, który ja wymyśliłem na bieżąco, ale on jest typowy dla myślenia frankfurckiego. No, mamy problem z wyzyskiem w kapitalizmie. No to zaczarujemy słówko wyzysk i wprowadzimy pojęcie wykluczenia. Super jest, prawda? Jesteśmy przeciwnikami wykluczenia. Słówko wykluczenie anihiluje ten realny ekonomiczny moment wyzysku. A teraz już o wykluczeniu możemy porozmawiać, bo dyskusja o wykluczeniu nie pyta o istotę kapitalizmu. I tak dalej, i tak dalej. Te przykłady moglibyśmy mnożyć. To było czwarte na liście. No właśnie. Seksualność. Tak. No tak, to tutaj oczywiście głównie Marcuse, ale też Fromm. Ale też Fromm. No i to się oczywiście wiąże z tym, o czym jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy, czyli z ogromnym osiągnięciem szkoły frankfurckiej, jakim jest wchłonięcie do tej tradycji intelektualnej, której ona się poruszała, psychoanalizy. Bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że wystąpienie Freuda i psychoanalizy jest dla tradycyjnie rozumianego Marksa, no wręcz powiedziałbym do pewnego stopnia, groźbą katastrofy. Dlaczego? Dlatego, że Marx jest zwyczajnym myślicielem oświecenia. To jest optymistyczny, uniwersalistyczny racjonalista, który zakłada, że rozwój społeczny ma w sobie potencjał do tego, abyśmy wszyscy wokół zbudowali racjonalniejsze, uniwersalistyczne, lepiej zorganizowane, szczęśliwe społeczeństwo, gdzie nasze zasoby będą przez nas wykorzystywane w optymalny sposób. To jest klasyczny sen oświecenia. Tutaj Marx rzeczywiście jest dzieckiem oświecenia od początku do końca. I co się dzieje w przypadku Freuda? Przychodzi Freud i mówi nam tak. Ktoś taki jak racjonalny człowiek nigdy nie istniał, nie istnieje i istnieć nie będzie. Dlaczego? No bo siedzą w nas różne rzeczy, prawda? I wydawałoby się, że to jest cios
w Marksa, ale w ogóle w całe oświecenie, taki, po którym ono się nie podniesie. I moim zdaniem Frankfurt robi wszystko i udaje mu się to, żeby sobie z tym poradzić. W jaki sposób? W taki, że pokazuje, że ekonomia libidalna, czyli organizowanie tych naszych popędów, ma również charakter historyczny i ma również charakter czy fundamenty ekonomiczne. Że inaczej wyglądała ta organizacja naszej energii popędowej 5000 lat temu, inaczej wyglądała 500 lat temu, inaczej wyglądała 200 lat temu, a inaczej wygląda dzisiaj. I tkwią w nas popędy, wszystko w porządku. Tylko teraz chodzi o to, aby te popędy, i to też jest nawiązanie do późniejszych tekstów Freuda, takich już powiedziałbym dojrzalszych, żeby te popędy ukierunkować w sposób niedestruktywny. No a problem z popędami jest taki, że najłatwiej je właśnie organizować w sposób destruktywny. To znaczy przede wszystkim koncentrować się na bardzo konkretnych przestrzeniach, we wszystkich innych przestrzeniach broniąc im dostępu. Marcuse na przykład powie o genitalizacji seksualności. Co to znaczy? To znaczy, że seksualność jest wszędzie, erotyzm jest wszędzie, jest w każdym kwiatku, w każdej naszej relacji i tak dalej, i tak dalej. Opanowanie tej seksualności polega na tym, żeby ją sprowadzić właśnie wyłącznie do takich relacji czy stosunków wręcz genitalnych, jednocześnie wyrzucając ten erotyzm, wyrzucając tę właśnie popędową stronę naszych relacji ze wszystkich innych przestrzeni życia społecznego. Fromm z kolei powie w ten sposób, chociaż oni się akurat, Fromm z Marcusem się bardzo o tę kwestię pokłócą i tam w pewnym momencie już polemiki będą bardzo brutalne i no sugerujące, że w zasadzie musimy wybrać albo Marcuse, albo Fromm. Ale ja jako osoba generalnie koncyliacyjna tutaj próbuję coś zrobić z tym innego i powiedzieć w ten sposób, że Fromm mówi tak. No żyjemy w świecie uprzedmiotowienia, w świecie utowarowienia. No i co robi świat utowarowienia z seksualnością? Utowarawia ją po prostu. Utowarawia ją nawet na poziomie językowym. Ja nie uprawiam z tobą seksu. Ja mam z tobą seks. On akurat będzie używał przykładu z języka angielskiego. To mówi to w tej takiej jego słynnej książce Sztuka Miłości, bardzo ładnie jest pokazane. To nie jest żadna seksualność taka, która naprawdę jest ludzka, bo ludzka seksualność jest właśnie czymś, co absolutnie przekracza właśnie manię seksu, bo ona jest elementem miłości, bo ona jest elementem otwartości na drugiego człowieka i tak dalej i temu podobne. I Marcuse i Fromm na swój sposób, jak podkreśliłem, będą te wątki rozwijać, będą podkreślać właśnie jak pornografia i prostytucja to nie są żadne formy wyzwolenia seksualnego. Wręcz odwrotnie. To są formy zniewolenia seksualnego. Bo ta seksualność, która ma być przestrzenią wolności, staje się przestrzenią rynku. Staje się wyłącznie elementem handlu, elementem obrotu. Czyli zostaje całkowicie zaprzeczona sama istota tej seksualności. A co więcej, powie Marcuse, cała ta represja seksualna, która miała sens jeszcze 200 lat temu, a może nawet 500 lat temu też miała sens, dlatego że żyliśmy w czasach, w których trzeba było od rana do wieczora ciężko pracować, żeby nasza gromada, grupa, plemię czy cokolwiek innego przetrwała do następnego dnia. I tę aktywność libidalną trzeba było represjonować, bo po prostu byśmy poumierali z głodu. Ale mówi Marcuse, w połowie XX wieku już nie ma takiego zagrożenia. Ta produktywność spokojnie może spaść. I ta represja libidalna, która dzisiaj jest, mówi Marcuse, jest represją nadwyżkową. A gdyby tak tłumaczyć jego angielskie sformułowanie surplus repression porządnie na polski, bo to jest sformułowanie zbudowane na modelu marksowskim surplus value, czyli wartość dodatkowa, a surplus repression to jest po prostu represja dodatkowa. To jest ta represja, która już nie jest potrzebna z uwagi na nasze codzienne życie, ale która jest potrzebna do tego, aby tę naszą energię jeszcze bardziej skierować w stronę produktywności przemysłowej,
zamiast w stronę realizowania naszej własnej bliskości jako ludzi. Co by to oznaczało właściwie, represja libidalna? Czy to należałoby rozumieć w ten sposób, że społeczeństwo kapitalistyczne, tworząc pewne wzory relacji mężczyzn i kobiet, promuje małżeństwo monogamiczne z gromadką dzieci, a to z kolei no, niesie ze sobą takie konsekwencje, jak chociażby popęd seksualny młodych ludzi, który nie jest zaspokojany przed ślubem, więc ci ludzie intensywniej pracują, a kiedy już go zaspokoją, no to posiadają dzieci i tym bardziej jeszcze muszą teraz pracować, żeby te dzieci utrzymać. Tak, tak, to znaczy jest, pana energia libidalna jest po pierwsze właśnie zmonogamizowana, jest ukierunkowana na pewną konkretną formę społeczną, która skądinąd jest fundamentem tego porządku, czyli rodzinę. Oczywiście są tacy, którzy się nie mieszczą w tych ramach, ale dla nich mamy pornografię i prostytucję, prawda? I spoko, bo to też napędza ten kapitalizm. Jest tutaj jakby nie ma sposobu, żeby z tego uciec, bo wszystko, co panu proponuje to społeczeństwo, to albo rodzinę, albo prostytucję i pornografię, bądź ewentualnie taką instytucję, którą mają wszystkie społeczeństwa, my o tym doskonale wiemy, tylko udajemy, że tak nie jest, czyli instytucję kochanki i kochanka, no tak, tylko na tę instytucję to nie każdy sobie może pozwolić, bo nie ma na to czasu, bo nie ma pewnego rodzaju atrakcyjności społecznej, która pozwoli mu sobie skonstruować tego typu relacje, bo jak wiemy, posiadanie kochanki czy kochanka wiąże się po pierwsze z wydatkami, po drugie z bardzo konkretnie określoną koniecznością intensywnego panowania nad swoim czasem. A przecież o to kapitalizmowi chodzi, żebyśmy wszyscy panowali nad swoim czasem idealnie i żeby ten czas był zaplanowany, bo on wtedy jest oczywiście bardziej produktywnie wykorzystywany. Tutaj też można byłoby zadać ogólniejsze pytanie właśnie odnośnie propozycji szkoły frankfurckiej, jakiegoś alternatywnego systemu, tak? Do kapitalistycznego, bo tutaj już skrytykowaliśmy kapitalizm dosyć dogłębnie, natomiast właśnie jest pytanie o alternatywę. Jest taki fragment w Człowieku jednowymiarowym, gdzie Marcuse pisze tak, to jest cytat z głowy, czyli to nie jest cytat, tak, no, tylko to próba oddania jego intencji. Biorąc pod uwagę istniejący stan rzeczy, teoria krytyczna musi pozostać negatywna. Każda próba formułowania jednoznacznych projektów, planów pozytywnych niesie w sobie niebezpieczeństwo nieujęcia tej dynamiki, która cały czas się zmienia. Myślę, że znowu tutaj trzeba rozróżniać, bo Marcuse jest znany z tego i wiemy o tym, jako zwolennik, no, niektórzy nawet mówią, że wręcz guru intelektualny tej tak zwanej kontestacji lat 60. w Stanach Zjednoczonych. To czy on był guru tej kontestacji, to jest kwestia do dyskusji, no ale niewątpliwie on był zaangażowany w te różne ruchy emancypacyjne i on im zdecydowanie sprzyjał. Co już na przykład nie do końca było prawdą w przypadku Adorna i Horkheimera, którzy kiedy wrócili do Niemiec po II wojnie światowej, bo Marcuse został w Stanach, kiedy wrócili do Niemiec, wylądowali na swoich profesorskich etatach, to jakoś szczególną estymą tych właśnie rewolucyjnych czy zrewoltowanych, nazwijmy to jak chcemy, ruchów lat 60. nie darzyli. Generalnie ich nie darzyli dlatego, że chyba jak na subtelne gusty, tutaj trochę próbuję ironizować panów profesorów Horkheimera i Adorna, ci studenci byli za mało refleksyjni i za mało subtelni jeszcze. No ja rozumiem, że kiedyś, to zresztą na moim seminarium, żeśmy z moimi studentami wymyślili, że taką wizją wolnego społeczeństwa Adorna to byłoby chyba takie, gdzie o 3 w nocy na przystanku autobusu nocnego każdy pijak nudziłby jakiś utwór dodekafoniczny albo najlepiej jeszcze jakiś serialistyczny, prawda? I wtedy byłby dowód na to, że okej, żyjemy już w społeczeństwie wolnym. No Marcuse tutaj nie jest aż tak ortodoksyjny. Natomiast no, mamy ten esej o wyzwoleniu z jednej strony Marcusego, gdzie on rzeczywiście mówi o tym, że po prostu należy maksymalnie poszerzać tę sferę odartą z rzeczowości towaru, tę sferę
pozbawioną elementu ekonomicznego, tę sferę pozbawioną elementu represji i przemocy przede wszystkim. I Marcuse w jednym z ostatnich swoich artykułów, czy w zasadzie w ostatnim opublikowanym przed śmiercią, nawet potrafi się pochylić nad eurokomunistami, którzy na pewno nie są realizacją marzeń frankfurckich, ale no, mówi, trochę Marcuse się chowuje na zasadzie, że jest to, co widać i z tego, co jest, trzeba wspierać to, co jeszcze ewentualnie najbardziej przypomina jakąś pamięć o możliwości emancypacji. Nie przypadkiem Frankfurtczycy, znaczy nie pokażemy palcem, poza Marcusem faktycznie, momentu, w których Frankfurtczycy, ci dorośli, już dojrzali, zaangażowaliby się w jakikolwiek konkretny polityczny nurt, który byłby faktycznie nurtem rewolucyjnym. Marcuse zresztą też po okresie zachwytu studenckimi wystąpieniami i ruchem studenckim i ruchem lat 60. no napisze, że się nie udało. Że się nie udało, że właśnie ten protest został skanalizowany, że ten protest został wykorzystany przez establishment polityczny i że tak naprawdę ten protest został wchłonięty przez establishment, mimo że całą jego ideą było właśnie pozostanie na zewnątrz owego establishmentu. No, znamy te procesy doskonale z Europy, prawda? Ja z lubością przypominam moim studentom, że osoba, która dla nich jest historyczną postacią, czyli były sekretarz generalny NATO, czyli Javier Solana, został usunięty z Uniwersytetu w Madrycie za organizowanie demonstracji przeciwko przystąpieniu Hiszpanii do NATO. Także ja już nie będę wspominał tych takich banalnych przykładów typu Joszka Fischer, prawda, i, no, który też zaczynał prawie że od barykad studenckich, no, a skończył jako człowiek, który wydawał rozkazy bombardowania Belgradu, bo on był wtedy ministrem spraw zagranicznych, prawda, z ramienia Partii Zielonych, no więc zakładam, że wysyłanie Luftwaffe na Belgrad jakoś tam należy do kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc w każdym razie to nie jest właśnie tak, że należy i jest to zgodne z prawdą historyczną i z pewnego rodzaju rzetelnością naukową łączyć Frankfurtczyków z rokiem 68, bo jest taka uroczy cytat Combendita, młodego Combendita, który właśnie uczestniczył w paryskim maju, który pisze, że byłem na naszej kolejnej demonstracji i zobaczyłem na transparentach hasło Marcuse. Jak wróciłem do domu, zajrzałem do Larusa. W Larusie Marcusego nie było. Także to też pokazuje, że inaczej nie przesadzajmy. To nie jest tak, że ci studenci najpierw się naczytali Marcusego i Adorna, a potem poszli na barykady. Nie, tak po prostu nie było. Natomiast rzeczywiście pewne tendencje społeczne i pewne tendencje, które tkwiły w tych szczególnie elitach intelektualnych młodych ówczesnego kapitalizmu, że te tendencje były prefigurowane tekstami Frankfurtu. Co do tego nie ma wątpliwości. Tam jest zbieżność, ale zbieżność to nie jest inspiracja. Ja też zastanawiam się trochę, dlaczego to ostrze krytyki myślicieli skupionych wokół szkoły frankfurckiej kieruje się głównie przeciwko kapitalizmowi. Pobieżne spojrzenie na mapę świata chyba jednak, przynajmniej mnie, skłaniałoby do takiej refleksji, że właśnie te państwa, te społeczeństwa, którym najbliżej jest do kapitalizmu, z kolei zostawiają najwięcej przestrzeni wolności dla jednostki. No, nie wiem, czy poza cywilizacją zachodnią, umownie pojętą, no, są jakieś inne systemy, które no, tyle dają wolności człowiekowi. Powiedz. Taka jedna z możliwych, których mogę teraz udzielić, brzmi tak. Owszem, ale pod warunkiem, że te pana pomysły na samorealizację będą wyborem z katalogu. Czyli na przykład ma pan pomysł, żeby rzucić to wszystko w cholerę, to nagrywanie tych audycji i te jeżdżenie po tej Polsce czy po tych Stanach Zjednoczonych i gadanie z tymi akademikami, tylko tak naprawdę poczuć prawdziwą relację ze światem i pojechać do tej Alaski, zbudować sobie tam taką chatę, najlepiej w środku jakiegoś rezerwatu z misiami grizzly i tam sprawdzić siebie jako
takiego heideggerowskiego faceta, który będzie żył tą pełnią. Oczywiście to jest taka możliwość, są specjalne sklepy, w których może pan kupić podręczniki do tego, jak to zrobić, jakimi narzędziami, odpowiednie katalogi specjalnych działek, które na pana czekają. Zapraszamy serdecznie. Jak pan sobie wymyśli jakąś mocno skomplikowaną tożsamość seksualną, prawda? To też już ma pan coraz szerszy katalog tego. I już może pan sobie wybrać, czy pan jest taki, czy taki. Jeśli pan ma dosyć, i słusznie, nie wiem, mieszkania w czasie wakacji w jakichś tych samych nudnych hotelach all inclusive, no to oczywiście proszę bardzo, no na wyciągnięcie ręki proponuję panu przygodę życia, czyli nie wiem, polecenie nago na motolotni do środkowej Afryki, tam sobie będziemy razem skakać i zobaczymy, czy trafimy w rzekę, czy nie trafimy, prawda? Proszę bardzo, jest to, można sobie to kupić, można sobie to załatwić. Dobrze, ale... I tak dalej. Tylko, że dla Frankfurtu to będzie wyraz niewoli, tak? No bo wszystkie pomysły moje są już jakoś utowarowione i skatalogowane. Boże, to te pana pomysły są generowane przez te katalogi. Ale... Z drugiej strony może właśnie to jest obszar szerokiej wolności, że cokolwiek mi się nie zamarzy, to mogę sobie zrealizować. No już pomijając fakt, że musi pana na to być stać, nie? No pomijając tak. No właśnie. Ale to są banały, prawda? To są oczywiste banały. Ale oczywiście sprawa jest poważniejsza, to znaczy jest tak, że pewnego rodzaju wielokolorowość tego współczesnego kapitalizmu to jest właśnie pułapka, to znaczy Marcuse to pokazywał na przykładzie proszków do prania. Wchodzi pan do supermarketu i staje pan przed długim rzędem półek z proszkami do prania. Wyboru po kokardę. Wiecie, na czym polega cały widz. Te proszki są identyczne. Te proszki są naprawdę identyczne. One się naprawdę niczym nie różnią. Ale poczucie swobody wyboru jest niesamowite. Spójrzmy dzisiaj na katalogi firm sprzedających samochody. No, tych marek jest od zarąbania. To są te same samochody, albo prawie te same samochody, albo takie same samochody. I tak dalej. Z tymi wakacjami, o których opowiadałem, jest troszkę podobnie. No, wszystko zależy od tego, ile pan wyda. Czy pan... Na końcu oczywiście wychodzi, że ten all inclusive pięciogwiazdkowy hotel jest oczywiście znacznie tańszy niż to pana skakanie z gołymi 4 literami w Kongu, bo tamto pan dopiero za ten autentyk i za tą prawdziwy kontakt z tą niezakłamaną rzeczywistością dopiero pan zapłaci prawdopodobnie swoją roczną pensję. I na tym też polega cały ten problem. Natomiast jest inny problem, że jak we dwóch wyjdziemy sobie, zakładamy, że jesteśmy sąsiadami z tego samego osiedla, jak we dwóch wyjdziemy sobie o godzinie 23 w piękny majowy wieczór, żeby sobie wziąć piwko i porozmawiać o szkole frankfurckiej albo o księdze Henocha, to bardzo szybko przyjdzie do nas dwóch smutnych panów w mundurach i zapłacimy mandat za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Przypadek? Nie. Bo pan ma ze mną na to piwo pójść tam, gdzie jest knajpa, gdzie jest miejsce dla takich rozmów. Natomiast tutaj tego miejsca nie ma. To jest tylko jeden przykład, ale możemy tworzyć tych przykładów coraz więcej. I jakikolwiek pan rodzaj aktywności swojej wymyśli, już są nisze, gdzie pan to może realizować, ale nie daj Boże gdzie indziej. Chce pan, już dzisiaj gadamy o tych 4 literach, chce pan sobie pobiegać nago? Proszę bardzo, ma pan cały przemysł nudyzmu, który się doskonale czuje z tą swoją przemysłowością i tak dalej. Wszystko od uprawiania ogródka po konstruowanie samodzielnie samolotów. Wszędzie gdzieś jest miejsce, gdzie może pan to robić oraz strasznie duża ilość miejsc, w których pan tego robić nie może. Dlaczego? Dlatego, że tam akurat istnieje pewien interes ekonomiczny, który sprawia, że tam jest pan użyteczny z tymi swoimi fanaberiami, fantazjami, pomysłami. Gdzie indziej to jest coś, co
niszczy tą całą strukturę, a ta struktura jest coraz bardziej subtelna, bo oni na to zwracają uwagę. Kapitalizm jest coraz bardziej subtelny. To właśnie już nie jest ta połowa XIX wieku, to nie są te fabryki, o których pisał Marx, gdzie jak na końcu ten strajk trwa zbyt długo, to po prostu przychodzi uzbrojony szwadron policji i zaczyna strzelać. Oni już dawno nie muszą strzelać. Ostatnio jak musieli strzelać, to musieli sobie Hitlera wymyślać, ale spokojnie ogarnęli to i już w zasadzie teraz strzelanie nie ma sensu. Co najwyżej trzeba postrzelać na zewnątrz, prawda? A to w Wietnamie, a to w Korei, a to na Bliskim Wschodzie. Ale już tutaj to w zasadzie nie. Oczywiście są momenty, kiedy się okazuje, że Frankfurtczycy byli zbyt mocno zachwyceni omnipotencją kapitalizmu, bo widzimy, że teraz się potrafi to wszystko ulać również wewnątrz, prawda? Jeszcze lat temu, 40-50, sytuacja, w której całe dzielnice niektórych miast amerykańskich, nie to, że są przesiąknięte przestępczością, to cały kraj jest przesiąknięty przestępczością, ale tam są dzielnice, do których od dawna, od kilkunastu lat nie wjechał żaden policjant, bo nie ma szans stamtąd wyjechać. To pokazuje, że ten system już od środka zaczyna być, przestaje być tak komfortowo konformizujący, jak to się właśnie wydawało Marcusemu czy Adornu, że to wystarczy puścić im parę fajnych kawałków takich uspokajających i do tego parę komunikatów reklamowych i to wszystko zostanie ogarnięte. Nie, okazuje się, że jednak te napięcia są większe. No ale Frankfurtczycy nie doczekali czasów na przykład stawiania murów na granicach Unii Europejskiej. Bardzo jestem ciekawy, co by wtedy powiedzieli, prawda? Gdyby się okazało, że ta przestrzeń wolności, o której Pan przed chwilą z takim zachwytem wspominał, no buduje się poprzez budowanie murów. No, umarli. Można powiedzieć, że można im tylko zazdrościć, ale faktycznie z pewnymi rzeczami na nowo trzeba się konfrontować, myśląc ich tekstami, ale też oczywiście nie stosując tych tekstów do dzisiejszej rzeczywistości, jak to się ładnie mówi, jeden do jeden, bo ta rzeczywistość znowu się zmieniła. Przypominam, From umiera w 80 roku, mamy 2023, czyli minęło 40 lat. No i jesteśmy gdzie indziej i można powiedzieć, że jesteśmy w znacznie gorszym miejscu niż byliśmy w tym właśnie 79-78 roku, gdzie oni narzekali, że no te ruchy emancypacyjne to jednak tam weszły w sferę defensywną i tak dalej, i tak dalej. One jeszcze wtedy były przynajmniej. One jeszcze realnie funkcjonowały. Dzisiaj albo pan jest w ruchu jakiegoś obywatelskiego czegoś i w związku z czym ma pan taką czy inną reprezentację, czy w parlamencie, czy w tak zwanym społeczeństwie obywatelskim, albo pan jest terrorystą. Nie ma trzeciej przestrzeni. Albo jest pan w ramach tej bajki, która jest skonstruowana i gdzie jest miejsce dla różnych pana nonkonformizmów. No ale jeżeli jest pan poza tym, to jest to, co się często mówi o tym, co jest polityczne, a co jest niepolityczne. No polityczne jest wszystko to, co akceptuje system. Wszystko to, co naprawdę chce ten system podważać, jest siłą rzeczy niepolityczne. Tylko że dzisiaj on jest natychmiast kryminalizowane i to jest coś, z czego Marcuse sobie zdawał sprawę właśnie w Człowieku jednowymiarowym, ale nie dał temu aż takiego wyrazu. A Adorno moim zdaniem przeraził się chyba. No ale to są już takie moje opinie prywatne, są mało istotne. Bo dzisiaj bardzo często utożsamia się takie myślenie związane ze szkołą frankfurcką z myśleniem lewicowym. Nawet jest chyba taki najbardziej oglądany wykład o szkole frankfurckiej przygotowany przez profesora Adama Wielomskiego, gdzie on mówi, że po prostu szkoła frankfurcka i wszystko, co z niej wyszło, to jest taka siła niszcząca, siła rozsadzająca współczesne społeczeństwo, taka antykonserwatywna, chyba tak można by powiedzieć. Ryszard, patrzysz na mnie gromiącym wzrokiem. Nie. Tak, słusznie. No. Czy może nie, antykonserwatywna, czy nawet można było powiedzieć swego rodzaju jakaś antykultura, tak? Tyle godzin spędziłem wspólnie w pociągach z Adamem, tłumacząc mu, na czym polega szkoła frankfurcka i przede wszystkim Marcuse, że aż mi się nie chce wierzyć, żeby on tak
tak to aż prosto powiedział. Na tym no tak, nie powiedział to nasz ogólny odbiór. No nie, nie, właśnie, bo Adam jest znacznie bardziej subtelnym myślicielem. Natomiast, nie no, oczywiście, że to jest lewicowe, to kropka. Nie do końca się zgadzam, jak się panowie domyślają stwierdzeniem, że lewicowość jest antykulturowa. Co więcej, moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie. To kiedyś Wincenty Rzymowski, który jako żywo nie był marksistą nawet, powiedział, że nie ma kultury burżuazyjnej ani proletariackiej. Proletariacki albo burżuazyjny może być wyłącznie brak kultury. I coś pewnie jest na rzeczy, a mówiąc trochę poważniejszym językiem, co to znaczy lewicowy? Znaczy, dla mnie znaczy emancypacyjny, czyli sięgający dalej niż to, co jest w kontekście możliwości drzemiących w nas wszystkich. I pod tym względem niewątpliwie szkoła frankfurcka od początku do końca lewicowa jest, próbuje być bardzo konsekwentna chwilami próbuje być bardzo radykalna i wówczas, kiedy próbuje być bardzo radykalna albo bardzo konsekwentna, jak każde żywe myślenie, natrafia na pewne aporie. Aporie, na które zresztą panowie w trakcie naszej rozmowy zwracali uwagę, no jak to jest tym projektem, jak to jest tym projektem społeczeństwa wolnościowego, co to znaczy erotyzacja stosunków społecznych i tak dalej, i tak dalej. To nie są głupie pytania, bo to są pytania, które są zadawane przytomnie na kanwie tego, o czym sobie opowiadamy, ale to są pytania, które być może właśnie fajnie, że padają i fajnie, że pozostają pytaniami otwartymi, bo no, jedyne, na co szkoła frankfurcka nie pozwala filozofii, teorii społecznej, to osiąść na laurach, to uznać, że mamy to, co mamy. Właśnie, że jak już powiedziałem to dzisiaj raz, że jest to, co widać. Akurat to, co widać, jest najmniej frapujące, najmniej ciekawe. No szczególnie, że wiadomo, że za tym, co jest, mamy nieustanne przestrzenie cierpienia, bólu, śmierci, okropnych rzeczy. I każdy dzień, który spędzamy w miarę zdrowo i w miarę bezpiecznie, na przykład w naszych europejskich miastach, to jest dzień, który jest, znaczy jednak, za który płacą cierpieniem inni. No i mam wrażenie, że to jest niefajne. I oni też mają wrażenie, że to jest niefajne. Co więcej, cierpią też nasi współobywatele, nasi sąsiedzi. Cierpimy my wszyscy. Tyle tylko, że o tym nawzajem nie wiemy, bo kto się przyzna tak naprawdę, że cierpi. Ja wiem, że mówi się o Polakach, że Polacy, no jak ci idzie, no okropnie, jak zwykle i tak dalej, stara bida, ale to nie jest mówienie o realnym cierpieniu. Mówienie o realnym cierpieniu oznaczałoby otwartość, oznaczałoby zdjęcie przyłbicy. Na to społeczeństwo nigdy sobie nie pozwoli. Ani to, czyli polskie, ani żadne inne, o których teraz myślimy. I ten Frankfurt mówi, pójdźmy dalej. To Adorno chyba w którymś momencie odpowiada na pytanie, jaki tak naprawdę macie program polityczny? Jego odpowiedź zwala z nóg. Najpierw zlikwidujmy głód na świecie, a potem pogadamy o programach politycznych. I to jest bardzo frankfurcka odpowiedź. Szczególnie, że no jeżeli zajrzymy w jakieś banalne, dostępne z poziomu prostej wyszukiwarki internetowej dane, to się dowiemy, że ten średni statystyczny dochód na głowę na świecie to nie jest taki dochód, który właśnie nie pozwala nam na zapewnienie wszystkim źródeł pożywienia, bo ja to zrobiłem całkiem niedawno przed jakimiś tam zajęciami i się okazało, że są dwa kraje, których PKB na głowę jest mniej więcej takie jak średnia statystyczna PKB na głowę na całym globie. Wiecie panowie, jakie są kraje? Bośnia i Hercegowina i Tajlandia. No to nie są, powiedziałbym, umierające z głodu społeczeństwa, a przecież jedno i drugie no nie jest szczególnie wolnościowe, czyli równościowe, przepraszam. Więc prawdopodobnie tam też można by jeszcze trochę tę równość zwiększyć. I wówczas na pewno byłaby kwestia załatwiona również dachu nad głową i tak dalej, i tak dalej. I po co budować programy polityczne, skoro mamy, nie wiem, przestrzenie w Afryce, gdzie śmiertelność dzieci jest
większa niż w Europie 200 lat temu, prawda? Gdzie ludzie rzeczywiście umierają nawet nie tylko z głodu, ale nawet z pragnienia. My mamy jakieś latające internety po kosmosie, a ludzie nie mają co pić i w związku z czym umierają z pragnienia. Jaki jest sens pytania o program polityczny w takim momencie? I ja się nie dziwię, że oni się jakoś tak nie łapali za to, bo też wiedzieli, prawda, że program polityczny w tak zwanej demokracji liberalnej, no to jest towar, który musi znaleźć odpowiednią ilość nabywców, który musi zostać sprzedany. A który nabywca lubi słyszeć w trakcie transakcji, którą dokonuje z takim podnieceniem i poczuciem takiego spełnienia, że Jezu, ale fajnie, prawda, kupiłem sobie nowy samochód, zagłosowałem na super partię, tą najlepszą i tak dalej. Który człowiek w tym momencie chce dostać komunikat, stary, wszystko jest do niczego i trzeba wszystko zmienić? Nikt tego nie chce. Nikt z nas tego nie lubi, żeby codziennie mu ktoś przypominał, jak bardzo jest niefajnie. W związku z czym zbudowanie programu politycznego, który by się sprzedał w dzisiejszym świecie, no jest skazane na porażkę. I co pozostaje? No pozostaje właśnie wspominanie o tym, że nieblaknącą barwę ma to, co jeszcze nie istnieje i że teoria musi zostać krytyczna, że teoria... Ale właśnie dlatego można powiedzieć, że tutaj na końcu Horkheimer wygrywa. Bo nikt nie powiedział, że w związku z tym nie piszcie programów politycznych, a piszcie sobie. Ale właśnie teoria jest od tego, żeby nie pisać programu, tylko żeby cały czas drążyć, żeby cały czas pytać, żeby nie zatrzymywać się na wnioskach, tylko żeby nieustannie pytać. Jasne, że są przestrzenie, gdzie pewien poziom urzeczowienia być musi. No trudno sobie wyobrazić zwolennika teorii krytycznej na sali operacyjnej, albo chociaż oczywiście dobrze byłoby, żeby znał różne procedury, które są przed nim i przede wszystkim, żeby miał do dyspozycji skorzystanie z wszystkich możliwych procedur, prawda, a nie tylko tę albo tamtą, taką, na którą się zgadza ubezpieczyciel, dyrektor szpitala czy minister zdrowia. No ale powiedzmy, że żeby stwierdzić, że istnieje guz mózgu, to trzeba go tu stwierdzić i to jest pewien fakt. Natomiast teoria społeczna właśnie nie ma myśleć o faktach. Ma myśleć o znoszeniu tej każdej formy faktyczności, która jest brzemienna cierpieniem, a faktyczność, w której jesteśmy, jest brzemienna cierpieniem. I to cierpienie jest gdzieś tam być może na końcu w tym Frankfurcie taką najistotniejszą kategorią. To znaczy, że dopóki jest cierpienie, to nam nie wolno się oprzeć w fotelach i powiedzieć, to teraz będziemy sobie robili badania terenowe na temat jakiegoś nowego, odkrytego plemienia w Amazonii i potem zrobimy fajną na ten temat prezentację na jednym z najbardziej elitarnych północnoamerykańskich czy nawet europejskich uniwersytetów. To nie jest teoria krytyczna. To jest szukanie poklasku i to jest udawanie, że żeby znaleźć ciekawe tematy, musimy popłynąć nad Amazonię. Nie, wystarczy pójść na Pragę Północ. Dla ludzi spoza Warszawy Praga Północ to jest jedna z dzielnic Warszawy. Temat rzeka. Jeszcze moglibyśmy tym nurtem pewnie płynąć i rozmawiać dość długo. I byłoby miło nawet. Ale ze względu na pewną objętość naszych nagrań, a tu prawie 2 godziny już nam minęły na tej przyjemnej rozmowie, postawmy tutaj kropkę, może jeszcze kiedyś do tego tematu wrócimy. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Ja bardzo serdecznie panom dziękuję i życzę wszystkim, którzy nas będą słyszeli, miłego odbioru i mimo wszystko optymizmu na koniec. Dziękuję tobie, Ryszardzie, za współprowadzenie. Dziękuję również. I pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchali. Pamiętajcie o nas, zaglądajcie na nasz kanał, lajkujcie rozmowy, subskrybujcie i komentujcie. To też zawsze jest na nas pewnego rodzaju wsparcie, bo YouTube lubi szeroko komentowane nagrania i materiały. Trzymajcie się, cześć.